Lublin ma dużo nowoczesnych obiektów sportowych. To, co warto podkreślić, mamy na europejskim poziomie stadion piłkarski. Warto przypomnieć, że zrealizowaliśmy Orlika Lekkoatletycznego przy Zespole Szkół przy Wojciechowskiej. Ten stadion lekkoatletyczny wraz z zapleczem daje szansę utworzenia nowoczesnego ośrodku szkolenia w lekkiej atletyce i tutaj wspólnie z Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki będziemy taki program realizować. Ta nowoczesna infrastruktura jest obecna w szkole. Ta nowoczesna infrastruktura stanowi kompleksy sportowe w dzielnicach. I wreszcie ta infrastruktura tworzy w osiedlach taką enklawę sportu i rekreacji dla dzieci i młodzieży w poszczególnych dzielnicach. Zależy nam, żeby ta infrastruktura była jak najbliżej miejsca zamieszkania. Stąd cieszymy się, że właśnie takie obiekty jak tutaj są pełne życia i dobrze służą naszej młodzieży. Stan lubelskich szkolnych obiektów sportowych na rok 2014 jest imponujący. Szkoły mają do dyspozycji 13 orlików, 8 kompleksów wielofunkcyjnych oraz pokaźną łączną liczbę ponad 80 sal gimnastycznych. Szkolna baza sportowa jest w Lublinie odpowiednio wykorzystywana. Obiekty te nie narzekają na brak chętnych do treningów. To jednak nie dziwi, bo Lublin może pochwalić się wciąż rosnącą liczbą klas sportowych i profilowanych, co sprawia, że rozwój sportu szkolnego i rozwój infrastruktury idą ze sobą w parze. Ten fakt cieszy tym bardziej, że najwięcej klas powstaje na poziomie szkół podstawowych. Jest to książkowy przykład działania opartego na schemacie prawidłowo funkcjonującej piramidy szkolenia. Naszym głównym celem jest tworzenie efektywnego systemu szkolenia dla dzieci i młodzieży przy współpracy ze szkołami. Chcemy przede wszystkim robić to w oparciu o tworzenie klas sportowych i profilowanych. W nowym roku szkolnym będziemy mieli 100 takich klas. Już dzisiaj widać efekty tego szkolenia. Boiska są pełne młodzieży, młodzież garnie się do uprawiania sportu. Mamy znakomitych trenerów, zarówno wywodzących się z nauczycieli, jak i z byłych sportowców. A to też powoduje, że ta relacja mistrz i uczeń daje zdecydowanie większą efektywność szkolenia dzieci i młodzieży. Ale to, co też jest istotne, staramy się łączyć to z klubami, z możliwością kontynuowania tego szkolenia później w profesjonalnych klubach. To jest celowe działanie oparte o systemowe rozwiązania, o stabilne reguły finansowania i też o duże inwestycje, bo te inwestycje od lat realizowane tutaj przy szkołach, ale również w obiektach sportowych, tworzą na europejskim poziomie bazę sportową. Warto także odnotować, że uczniowie na każdym poziomie szkolnictwa mają zróżnicowany wybór, jeśli chodzi o dyscypliny sportowe. Standardem są klasy o profilach piłkarskim, siatkarskim, koszykarskim czy pływackim. W sumie lubelska młodzież ma jednak do wyboru kilkanaście dyscyplin, a wśród nich może znaleźć tak oryginalne jak futbol amerykański, szybownictwo, kajakarstwo czy zapasy. Oferta miasta i szkół pod tym względem wciąż się powiększa. A zatem mamy nadzieję na utrzymanie tendencji wzrostowej, zarówno jeśli chodzi o liczbę samych klas, jak i odsetka młodzieży, w której budzi się zamiłowanie do sportu.